Polskie stronnictwo Ludowe nie chce, abyśmy spali godzinę dłużej w nocy z 28 na 29 października. Posłowie złożyli projekt ustawy, która miałaby znieść zmiany czasu w Polsce przez cały rok miałby obowiązywać czas letni środkowo europejski. Zmiana czasów w okresie marca i października przesunięcie godziny w jedną lub drugą stronę powoduje, że są problemy w systemie, szczególnie w systemie bankowym, dostosowanie do tego, tej zmiany czasu, a także w tym transporcie. Kolejnym bardzo ważnym argumentem jest zdrowie. Podczas zmiany czasu dochodzi do rozregulowania zegara biologicznego, a to może mieć wpływ na zwiększenie ilości zawałów serca i wypadków drogowych. Zdaniem profesora Andrzeja Barczaka taka zmiana miałaby sens, ale musiałaby zostać wprowadzona w całej naszej strefie czasowej, a nie tylko w Polsce. Uważam, że ten bałagan jest niesamowity. No Kolejem trzeba rozkład jazdy zmieniać. Na lotniskach się czeka godzinę albo jest za wcześnie. Po prostu jest to absolutnie niepotrzebne, bo w dzisiejszych czasach no nie możemy tak poprawiać natury, bo to było takie zarozumialstwo człowieka, że on poprawia naturę. Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Posłowie PSL-u chcieliby, aby zmiany zaczęły obowiązywać jeszcze przed planowaną na koniec października zmianą czasu.